Donald Trump. Czy jego wygrana może zagrozić tęczowym rodzinom? Równość małżeńska, czyli możliwość zawierania małżeństw także przez pary osób tej samej płci, to w Stanach Zjednoczonych stosunkowo świeża sprawa. Amerykański Sąd Najwyższy zatwierdził taką możliwość dopiero w 2015 roku, czyli niecałe 10 lat temu. To niewiele, bo jedna z najsłynniejszych decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego, która zagwarantowała Amerykankom prawo do przerywania ciąży, zapadła w latach 70. i nie przetrwała nawet pół wieku, bo zmienił się skład Sądu Najwyższego i decyzję cofnięto. Pytanie, czy to samo może spotkać społeczność LGBT po wygranej Donalda Trumpa? Na pewno zmieni się wtedy w Stanach Zjednoczonych klimat polityczny, a to może ośmielić Sąd Najwyższy do różnych decyzji, także do takich, które cofną równość małżeńską. No właśnie, ale pytanie, jak to w ogóle się stało, że równość małżeńska pojawiła się w Stanach Zjednoczonych? Tego dowiecie się z mojego programu Tam się udało, do posłuchania w aplikacji Tok FM, ale też na Spotify'u, w Apple Podcasts i na YouTubie.